Cześć! Słoneczko pięknie dziś przygrzewa, a ja zasiadam do pisania. O czym? O teoretycznych i praktycznych aspektach ochrony przed szpiegostwem gospodarczym. O tym właśnie będzie nasza książka. Miłego dnia! Cześć! Cześć! Oficer wywiadu działający pod przykryciem, a tak zwany nielegał, to dwie zupełnie różne postaci. Cała różnica polega na tym, w jaki sposób maskuje się ich tożsamość. Cześć! Stolica szpiegów to takie miejsce, gdzie działa ich wyjątkowo dużo. W czasie II wojny światowej była to Lizbona, w czasie zimnej wojny Wiedeń, a obecnie Bruksela. Cześć! Znając strukturę przedwojennej dwójki, możemy zrozumieć, jakim cudem Niemcy w 1939 roku mogli przejąć całe archiwum polskiego wywiadu i kontrwywiadu w Forcie Legionów, a nie znaleźć ani jednej informacji o rozszyfrowaniu Enigmy. Cześć! Świeci przepiękne słońce, świetna sesja mentoringowa już za mną. Ja zabieram się do kolejnego rozdziału, a za jakieś 10 dni biorę się za infografiki. Wszystko do nowej książki. Cześć! Grób nieznanego żołnierza w Warszawie to pozostałość po przedwojennym Pałacu Saskim, w którym mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego. Tam również mieściło się Biuro Szyfrów, w którym rozszyfrowano niemiecką Enigmę. Cześć! Dziś kolejny detal. Agentura zamrożona to coś zupełnie innego niż nielegałowie. Cześć. Dziś polecam Piotr Wroński, Czas nielegałów. Krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów. Autor wie, co pisze i wie, o czym pisze. Serdecznie polecam. Świetna pozycja. Cześć. Powoli zbliżam się do końca pisania części mojej książki. Od przyszłego tygodnia grafiki, potem redakcja tekstu i myślę, że będzie gotowe. Cześć. Czasami człowiek chce pracować, a sprzęt mówi nie.